Wojtek i kolega Krzysztof Wojda, który wprowadzał nas w tajemnicę Instytutu Pamięci Narodowej, też jestem archiwistą i my archiwiści zajmujemy się czymś, co wydaje się troszeczkę nudnawe, czyli dokumentami. Mamy swoje specyficzne dowcipy, specyficzny język, zajmujemy się sprawami, które się wydają hermetyczne, głównie dlatego, że dokumenty zwykle są hermetyczne, bo sporządzane po to, żeby coś zapisać w sposób skrótowy. Rzecz w tym, proszę Państwa, że to niekoniecznie oddaje taki popularny wizerunek archiwisty tego, co robimy, ponieważ mamy z tego strasznie dużo radości. Czemu? Ponieważ dokumenty są zapisem życia ludzkiego, a my jesteśmy bardzo ciekawi tego, co ludzie niegdyś robili, co stworzyli. I wydobywanie każdego szczegółu z dokumentów jest dla nas po prostu ogromną radością. To tak, jakbyśmy potrafili patrzeć na przeszłość oczyma innych ludzi, tych, których życie chcemy w jakiś sposób rekonstruować. Bardzo często wymaga to odtwarzania wiedzy o tym, w jaki sposób te dokumenty powstawały, kto je tworzył, jakie były procedury oraz tego, czego te dokumenty nam nie mówią albo jakich dokumentów brakuje. Także pokrótce powiemy o tym, co jest w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, co jest w archiwum, co dotyczy księdza Popiełuszki, co możemy znaleźć, powiedzmy, tropiąc jego losy niekoniecznie standardowymi metodami i co mogą Państwo znaleźć z tego, co my znaleźliśmy w archiwum w sposób dużo bardziej dostępny niż, powiedzmy, z koniecznością fatygowania się do Warszawy bądź do jakiegoś innego archiwum i oglądania tam dokumentów na miejscu. Te zdjęcia wszystkie pochodzą z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Niektóre mogą być znane, jak mi się wydaje, niektóre niekoniecznie. Dlaczego? Służba Bezpieczeństwa gromadziła dokumenty o księżach szczególnie, ale tak naprawdę też i o każdym obywatelu na wielu różnych etapach życia. To jest krótka informacja. W archiwum Instytutu Pamięci Narodowej są głównie dokumenty służb bezpieczeństwa byłej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, komunistycznych służb. Ich było kilka. Najważniejszą z nich była Służba Bezpieczeństwa, ulokowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, przepraszam, w zagranicznych też, ale formalnie wewnętrznych. Jej jedną z najważniejszych działalności było nie tylko prześladowanie ludzi, ale również dokumentowanie tego, jak się prześladuje ludzi. To było ważne z tego względu, że panowała tam taka trochę, jakby to powiedzieć, moskiewska moda maniakalnego zapisywania własnych czynności po to, żeby móc się z nich później rozliczać przed przełożonymi, sprawozdawać. Tutaj też istniał taki marksistowski nalot tego, że należy działania swoje prowadzić metodą naukową bądź pseudonaukową, czyli także poddawać się statystycznej ewidencji. Statystyka, jak wiadomo, w tym wypadku jest też taką marksistowską królową nauk. Wszystko, co można, trzeba sprawozdać. To oczywiście nie oznacza, że w dokumentach Byłej Służby Bezpieczeństwa znajdziemy wszystko o wszystkich. Niektórych informacji nie zapisywano, niektórych informacji Służba Bezpieczeństwa nie zdobywała, więc nie spodziewajmy się, że znajdziemy tam wszystko w archiwum PSB. Natomiast co jest istotne, Służba Bezpieczeństwa była jednym z najważniejszych narzędzi sprawowania władzy w komunistycznej Polsce, w każdym kraju komunistycznym. Władzy sprawowanej w sposób tajny. Krótko mówiąc, jeżeli znajdujemy jakieś dokumenty po Służbie Bezpieczeństwa, to zazwyczaj one mówiły nie tylko o ważnych sprawach dla państwa, ale również takich sprawach, których nie ujawniano. Kościół był dla komunistów wrogiem numer jeden. W Polsce Kościół miał szczególną pozycję, ponieważ Kościoła nie udało się, tak jak w Czechosłowacji, na Węgrzech, już nie mówiąc o Związku Radzieckim, zniszczyć, zinfiltrować, zepchnąć na margines egzystencji społecznej. W Polsce, jak wiadomo, Kościół, mimo tego interludium lat pierwszej połowy lat 50.,
utrzymał nie tylko swoją swoistość, ale generalny wpływ na życie narodu. To powodowało, że był po prostu nie tylko niezależny, ale także był konkurencyjnym autorytetem dla władzy, która no, nie tylko była totalitarna, ale była także dzięki swojej ideologii materialistyczna, marksistowska, ateistyczna. Krótko mówiąc, Kościół był przeciwnikiem numer jeden dla komunistów. Służba Bezpieczeństwa z klucza obserwowała wszystkie instytucje kościelne, wszystkich księży, wszystkich zakonników, wszystkich nawet seminarzystów. Każdy ksiądz miał założoną na siebie teczkę. Oczywiście tutaj też włączał się ów kompleks statystycznej ewidencji. Te wszystkie dokumenty, które gromadzono, odnotowywano w kartotekach. To może się wydawać takim niezbyt istotnym szczegółem, natomiast dlaczego on jest istotny dla archiwistów, o tym powiem za chwilę. Oczywiście tutaj nie tylko kultura pracy decydowała o tym, że wszystko ewidencjonowano, także to, że ewidencjonowanie informacji i ich gromadzenie w aktach służyło ich obiegowi, meldowaniu, podejmowaniu decyzji, przetwarzaniu, ocenie. Ach, to jest chyba, że tak powiem, slajd, który ma demonstrować to, o czym mówiłem przed chwilą. Każdy ksiądz był z założenia poddany obserwacji. Prowadzono odrębne serie akt, które się nazywały teczkami ewidencji operacyjnej na księdza, niezbyt po polsku, ale zgodnie z ich językiem, w skrócie TEOK. Biorąc pod uwagę, że w Polsce było przeciętnie około 35 tysięcy księży, no oczywiście nie zaraz po wojnie, ale akurat te akta zaczęto prowadzić mniej więcej w początku lat 60., więc na bieżąco prowadzono około 30 paru tysięcy do 40, bo jeszcze na seminarzystów i zakonników, tysięcy akt. Plus jeszcze Służba Bezpieczeństwa miała akta dotyczące księży, którzy zmarli, którzy byli spensjonowani, bądź odeszli z kapłaństwa. Krótko mówiąc, stworzono ogromną liczbę akt dotyczących księży, odrębnie prowadzonych dotyczących parafii. I te wszystkie akta, proszę Państwa, zniszczono jesienią 1989 roku. Nie pozostało po nich praktycznie nic, z jednym wyjątkiem. Nie zniszczono kartoteki, która była, można powiedzieć, lustrem tych akt. Innych akt dotyczących obywateli Służba Bezpieczeństwa także prowadziła dużo. Zapewne Państwu wiadomo, że na przykład pion paszportowy był ogniwem Służby Bezpieczeństwa. Krótko mówiąc, każdy obywatel, który chciał dokądś wyjechać, a było to prawo reglamentowane w Polsce, musiał złożyć odpowiednie wnioski i wówczas Służba Bezpieczeństwa zaczynała prowadzić na niego akta, do których składano wszystkie formularze i dokumenty, które ktoś, kto chciał otrzymać paszport, zanosił do urzędu. Te akta paszportowe zachowały się w dużej mierze i mamy również takie akta, które dotyczą księdza Popiełuszki. Nie tylko zresztą, mamy również, powiedzmy, zachowanych kilka kart w różnych kartotekach Służby Bezpieczeństwa oraz różne akta prowadzone przez Służbę Bezpieczeństwa już w latach 80., w tym tak zwaną sprawę operacyjnego rozpracowania o kryptonimie Popiel. Kryptonim został zapewne, jest zapewne jakimś przetworzeniem nazwiska, chociaż Pietruszka w latach 90. w czasie kolejnego dochodzenia mówił, że chodzi o to, że on był wtedy w kościele przy placu Popiela. Coś mu się chyba pomyliło, bo ewidentnie chodziło o plac przed kościołem pod wezwaniem świętego Stanisława Chostki, obecnie plac Hozjusza. Ale mamy również zachowane akta śledztwa w sprawie tak zwanej prowokacji na Chłodnej, czyli wtedy, kiedy ekipa Wydziału IV Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych i jednocześnie Wydziału I Departamentu IV MSW kierowanego przez Piotrowskiego podrzuciły ogromną liczbę ulotek, broń, a raczej amunicję i jakieś tam ładunki wybuchowe, ląty do mieszkania księdza Popiełuszki wtedy, kiedy on był zatrzymany przez prokuraturę. Czyli krótko mówiąc, wykorzystano moment, kiedy ksiądz tam nie mógł na pewno być, po to, żeby
wnieść tam materiały zakazane, a jednocześnie kilka godzin później urządzono rewizję, w czasie której demonstracyjnie, bo nawet z udziałem kamery telewizyjnej, te materiały odkryto. Ze spraw, z akt, które jeszcze mamy, przykładowa sprawa dotycząca śledztwa przeciwko mordercom księdza, która jest taką, można powiedzieć, kopią akt prokuratorskich. Skąd to wynikało? Otóż śledztwo na zlecenie prokuratora prowadziło faktycznie tak zwane biuro śledcze MSW, czyli jednostka służby bezpieczeństwa, która prowadziła wszystkie śledztwa w sprawach politycznych. Oni tworzyli dokumentację i część z niej przekazywali prokuratorowi, natomiast dla siebie zostawiali swoje kopie, często z dokumentami, których prokuraturze nie chcieli przekazywać, choćby dlatego, że uważali, że są tajne albo wyrządzą jakąś szkodę sprawom operacyjnym Służby Bezpieczeństwa. Tak wygląda pierwsza karta z tak zwanej kartoteki księży katolickich dotycząca księdza Popiełuszki. Ona jest typowa. Mamy na niej fotografię, zapewne z roku 65, czyli bardzo młodego księdza. Wszystkie możliwe dane personalne, informacje o przyjęciu święceń. Tutaj także odnotowano zmianę imienia z Alfons na Jerzy. A także co robił obserwowany ksiądz w chwili, kiedy tę kartotekę zakładano. Tutaj jest informacja, że jest seminarzystą w seminarium duchownym metropolitalnym w Warszawie. Dlaczego to takie ważne? Teczki ewidencji operacyjnej na księdza nie ma. Została zniszczona prawdopodobnie, nie wiemy dobrze kiedy, zapewne w 1989 roku. Mamy tylko kartotekę, która była dość szczególna. To była coś w rodzaju książeczki, w której zapisywano wszystko, co mniej więcej ksiądz robił, z wyjątkiem tego, co robiła tajnie Służba Bezpieczeństwa. Krótko mówiąc, nie znajdziemy w takiej kartotece informacji o tym, co donosili agenci, kiedy założono podsłuch i tak dalej. Natomiast są kolejne etapy, można powiedzieć, w takim arkuszu chronologicznym życia księdza. Jak to wyglądało? Tutaj mamy jeszcze drugą pozostałość, czyli zapis z dziennika rejestracyjnego, w którym odnotowywano założenie kolejnych teczek na księży. Tutaj jest on słabo czytelny, ale widać taką zieloną kreskę, która oznacza tylko tyle, że akta zdjęto z aktywnego opracowywania. Krótko mówiąc, zapewne skreślono je wtedy, kiedy ksiądz został zabity i akta złożono do archiwum. Rozumiem, że te zapisy niekoniecznie są czytelne, zwłaszcza z takiej odległości, ale tu są adnotacje tak. O służbie wojskowej, zmianie imienia, święcenia kapłańskie, gdzie został wikariuszem, o to, że prosił o paszport na wyjazd do Stanów Zjednoczonych w 1976 roku. Kolejna karta. Zmiana parafii. Wikariusz w Aninie. Kolejny wniosek o paszport, o wyjazd do Côte d'Ivoire, dlatego, że tam jego kolega, ksiądz Liniarski, był misjonarzem. Tam wyjechał po prostu do przyjaciela. Znowu zmiana parafii. Na parafię Dzieciątka Jezus przy Placu Inwalidów, znaczy niedaleko Placu Inwalidów na Żoliborzu. Następnie przeniesienie na wikariat przy katedrze pod wezwaniem Umęczonej Głowy Jana Chrzciciela w Warszawie. Jeżeli ktoś by się bliżej przyjrzał, to by zauważył, że ubecy wszystkie wezwania wypisywali w cudzysłowie tych kościołów, pomijając takie wstępy jak pod wezwaniem i świętego. Pisali kościół Jana Chrzciciela, w cudzysłowie kościół Kostki, w cudzysłowie i tak dalej. Kolejny wniosek o wyjazd do Stanów Zjednoczonych z roku 80. Na samym spodzie. Kolejna karta, ustanowienie rezydentem przy kościele pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki. Kolejna prośba o paszport w roku 81, znowu na Côte d'Ivoire. I informacja, w kwietniu 82 roku objęty aktywnym zainteresowaniem, co by oznaczało, że wszczęto ponadrutynową, ponadzwyczajną inwigilację.
Ostatnia karta. Zmarł. Tak, zmarł. Po prostu tak. Nie ma powodu, żeby dłużej prowadzić sprawę. Informacja, że złożono akta w archiwum, podano łaskawie sygnaturę. Tych akt nie ma. Nie ma, zostały zniszczone. Zresztą wszystkie te akta planowo, łącznie z tymi zarchiwizowanymi, w 1989 roku niszczono. Te akta dotyczące księży, które były oficerowie operacyjni SB mieli na biurku, niszczyli sami. Te, które były w archiwum, specjalnie wyciągano i osobno niszczono. Kolejna karta z kartoteki. Dlaczego te karty z kartotek są takie ważne? Ponieważ akta, tak jak było w przypadku TEOK, niszczono i najczęściej mamy tylko zapisy z kartotek. Druga rzecz jest taka, że musimy jako archiwiści w IPN-ie działać według logiki, według której prowadzono akta w Służbie Bezpieczeństwa. Czyli krótko mówiąc, żeby coś znaleźć, musimy najpierw sięgnąć do kartoteki operacyjnej, znaleźć, oznaczyć różne cechy tych akt, które ubecy nadawali im w swoim czasie współcześnie, a następnie znajdować akta według tych cech, bądź stwierdzić, że tych akt nie ma. Co się stało z tymi aktami? Jest tylko informacja o tym, że ta teczka była owszem złożona w archiwum. Co dalej się stało? Rok brakowania, czyli rok zniszczenia akt, wyznaczono na rok 2000. Tych akt nie ma, co oznacza, że po prostu je zniszczono, nie oczekując na ten rok 2000. Zapewne zniszczono razem ze wszystkimi pozostałymi takimi teczkami w roku 89. Ach, no właśnie. Te karty z tej kartoteki karty księży katolickich to jest właściwie jedyna pozostałość, a ponieważ były one prowadzone w taki bardzo szeroki, wyczerpujący sposób, więc możemy pewne rzeczy dzięki nim zrekonstruować. Nie wszystko, ale sporo. Co jeszcze, proszę Państwa? To jest taki znany od kilku lat epizod, który tak naprawdę nie znajduje żadnego odbicia poza kartoteką Służby Bezpieczeństwa. Otóż w roku 1974, kiedy ksiądz Popiełuszko był wikariuszem w Wołominie, najpierw tamtejsza Służba Bezpieczeństwa zabezpieczyła go w kartotece, czyli krótko mówiąc zgłosiła, że żadna inna jednostka Służby Bezpieczeństwa nie może się nim interesować, a potem kilka miesięcy później zarejestrowano go jako tak zwanego kandydata na tajnego współpracownika. Co to oznacza? Chciano go skaptować do współpracy. Chciano, żeby był agentem, który donosiłby na innych księży. Co z tego wyszło? Ewidentnie nic. Ponieważ do roku 82 pozostawał jako kandydat, najwyraźniej bezpiece albo nie udało się do niego podejść, albo było to nieskuteczne, a w roku 82, nie wiem czy to widać tutaj, akta odesłano do archiwum z adnotacją odmowa współpracy. Krótko mówiąc, doszło do jakiegoś kontaktu SB z księdzem Jerzym, poproszono go o to, żeby donosił, a on odmówił. Znacząca jest tutaj też sygnatura tych akt, które wtedy zakończono. To jest sygnatura kończąca się symbolami rzymskie 1 K, czyli krótko mówiąc do serii akt, których składano akta nieudanych werbunków, jak to nazwano. To jest właściwie jedyny ślad tej akcji. Nic więcej poza tym nie wiemy. Można się domyślać, ponieważ w zapiskach księdza Jerzego jest informacja, że wtedy, kiedy miała miejsce owa prowokacja na Chłodnej, ściągnięto na jedno z przesłuchań niejakiego porucznika Lorka, o którym ksiądz Jerzy napisał, że interesował się nimi już od pierwszej jego parafii. No i tenże porucznik Lorek, zapewne jakiś esbek chyba z Wołomina, a później z Warszawy, miał go poprosić o jakąś konfidencjonalną rozmowę wtedy, w 83 roku, na co ksiądz mu odpowiedział, że to w ogóle nie wchodzi w grę. Czyli krótko mówiąc, zapewne próbowano go ponownie postraszyć w jakiś sposób, co się skończyło, jak widać, niczym.
dla służby bezpieczeństwa. Co się stało z tymi aktami? Kolejna karta z innej kartoteki. Na niej jest pieczątka, która mówi, że te akta zniszczono w roku 88. Nie ma ich. Nie ma też mikrofilmu. Więc nie wiemy, co w nich jest. Natomiast jedna rzecz jest pewna. Zawsze, kiedy SB wdrażała jakąś procedurę, zaczynała kogoś śledzić, wówczas przeglądano wszystkie inne akta, które mieli w archiwum. Czyli krótko mówiąc, tę teczkę Piotrowski, być może Wolski, na pewno Wolski, przeglądali, zaczynając inwigilować księdza Jerzego w roku 82, już wcześniej. Kolejna karta. Ta karta mówi nam o tym, że założono wobec księdza Popiełuszki tak zwaną sprawę operacyjnego rozpracowania. Kryptonim Popiel już padł wcześniej. Co to była za procedura? To było po prostu pełnowymiarowa inwigilacja z użyciem innych agentów, licznych agentów, z użyciem przeglądu tajnego poczty, czyli krótko mówiąc, potajemnie otwierano pocztę księdza, jego listy, zakładaniem podsłuchu zarówno telefonicznego, jak się dało, to także tam, gdzie ksiądz mieszkał, śledzenia go na ulicy, czy prowadzenia jakiejś obserwacji zewnętrznej, jak to nazywano, czyli takiego ulicznego szpiclowania. Ze wspomnień wszystkich, którzy mieli styk z księdzem Jerzym, wiadomo, że ta inwigilacja miała charakter naprawdę wielkoformatowy. Krótko mówiąc, zaangażowanych w to byli liczni ubowcy, liczne ekipy obserwacyjne. My z pewnych dokumentów wiemy na przykład, że założono na plebanii przy kościele świętego Stanisława Kostki podsłuch w pokoju księdza. Krótko mówiąc, była to operacja, w którą zaangażowano liczne środki techniczne, wielu agentów i, uwaga, także ogromną liczbę funkcjonariuszy, co najmniej kilkudziesięciu. W każdym razie pracowała na to spora liczba funkcjonariuszy tego Wydziału Kościelnego w Stołecznym Urzędzie Spraw Wewnętrznych, czyli w Komendzie na Mostowie, oraz duża część funkcjonariuszy z Wydziału Pierwszego Departamentu Czwartego, czyli tego wydziału, którym kierował Piotrowski. I to ci ludzie odpowiadali między innymi za wspomnianą prowokację na Chłodnej, czyli w tym małym mieszkanku, które ksiądz Jerzy miał kupione za pieniądze ciotki ze Stanów Zjednoczonych zresztą. Co jest istotne, przepraszam, tę sprawę Popiel formalnie zakończono dopiero w 1989 roku, 5 lat po śmierci. Co jeszcze? Osobno mamy odnotowaną w kartotece założenie śledztwa w sprawie nadużywania wolności sumienia przeciwko interesom PRL. Czyli to jest śledztwo w sprawie prowokacji na Chłodnej tak zwanej, czy raczej to śledztwo, któremu prowokacja na Chłodnej miała służyć. Akta. Od kartotek przechodzimy do akt. To jest okładka sprawy operacyjnej kryptonim Popiel, która była uważana za zaginioną jeszcze niedawno. Z powodu prostego błędu, można powiedzieć, poznawczego. Urząd Ochrony Państwa nie przekazał tych akt do IPN-u, bo dużo wcześniej przekazał je do śledztwa przeciwko Ciastoniowi i Płatkowi. W związku z czym w IPN-ie byliśmy przekonani, że UOP nam ich nie przekazał do archiwum, to znaczy, że akta gdzieś zginęły. A tymczasem one spoczywały sobie w aktach śledztwa, skąd ostatecznie myśmy je wydobyli. Są one pomiędzy 160 tomami sprawy przeciwko Ciastoniowi i Płatkowi. Jeżeli porównamy tę kartę z kartoteki dotyczącą tej sprawy, to widać, że wszystkie cechy formalne się zgadzają. To jest oczywiście, jakby to powiedzieć, taki element naszej archiwalnej kuchni, ale no, powiedzmy, jesteśmy przekonani, że to ta akta. Co jest istotne, jest zaznaczone, że jest to pierwszy tom, jest zachowany jedyny tom, ale skoro zaznaczono, że jest to pierwszy, to znaczy, że były inne. Co się zachowało w tych aktach? W gruncie rzeczy, proszę Państwa, makulatura. Wszystko, co nie było tajne. Sporo dokumentacji, naprawdę chwilami interesującej, ale
nie ma tam nic z tej wielkoformatowej operacji, którą SB przeciwko księdzu prowadziła. Dlaczego? W 1989 roku, tuż przed złożeniem tych akt do archiwum, ekipa SB-ków po prostu wyjęła z tych akt większość dokumentacji i ją zniszczyła. Ja się doliczyłem 450 numerów dziennika korespondencyjnego. Oczywiście te dokumenty mogły mieć więcej stron, czyli zniszczono ponad 2/3 akt, 2/3 części akt, albo nawet więcej. Podmieniono część dokumentacji. Wydaje się, że tak zwany zapis, wykaz źródeł informacji, czyli wykaz agentów, którzy donosili na księdza, został podmieniony na inny formularz, w którym napisano tylko źródła oficjalne, czyli no, to tak jakby się z prasy dowiadywali, co ksiądz robi. W 1989 roku zniszczono większą część tego, co było w aktach, natomiast w 1990 roku w styczniu akta już przetrzebione przeglądał wiceminister spraw wewnętrznych. To już było za rządów Mazowieckiego. Po co? Rezolucja o tym mówi. Proszę te akta zachować, być może będzie ta akta interesowała się nimi sejmowa komisja do spraw wyjaśnienia działalności MSW, czyli Komisja Rokity. W tym czasie no, wiceminister musiał się upewnić, czy te akta komuś w jego służbie nie zaszkodzą. Ewidentnie były tak przetrzebione, że nie mogły zaszkodzić już. Jak wyglądają formularze? Typowa robota wewnętrzna SB. Trzeba było przedstawić wniosek, który uległ zatwierdzeniu. Dlaczego ksiądz jest śledzony? Ponieważ prowadzi, że tak powiem, działalność wrogą interesom PRL. Wszystkie dane personalne, które można było tutaj też uwzględniano. Fotografia jest fotografią z fotografii, nieznaną skądinąd. Co jeszcze pozostało? Różnego rodzaju kopie dokumentacji, takiej można powiedzieć na wpół oficjalnej, takiej, która wychodziła poza ogniwo operacyjne i nie zawierała żadnych wrażliwszych danych. To jest okładka akt w sprawie właśnie prowokacji na Chłodnej. Tych akt, które, jakby to powiedzieć, SB zostawiała sobie dla siebie, wydzielając oczywiście część dokumentacji dla prokuratora. W nich są fotografie. Co znaleziono w mieszkaniu księdza? Raczej to, co parę godzin wcześniej Piotrowski z drożdżem i z pękałą tam podrzucili. Materiały wybuchowe, ląty, amunicja do pistoletu, kasety, no właśnie, tubki z farbą drukarską. Krótko mówiąc, to, co ubecy wcześniej dokładnie gromadzili, po to, żeby później móc podrzucić jako materiał kompromitujący. To jest okładka oraz kilka formularzy z akt paszportowych. Ksiądz Popiełuszko wyjeżdżał za granicę do Stanów Zjednoczonych i do Afryki. Te formularze są zachowane. Jak widać, z jednego z nich oddarto fotografię, prawdopodobnie po to, żeby ją włożyć do jakichś akt operacyjnych, pewnie do tej sprawy Popiel. I że tak powiem, koniec wyjazdów księdza. W 1982 roku kuria chciała wysłać księdza Popiełuszkę do Rzymu na kanonizację świętego Maksymiliana Kolbe. Paszportu księdzu Popiełuszce odmówiono. Natomiast dlaczego? Ponieważ wpłynęło tajne pismo, które mówiło, że zabrania się księdzu Popiełuszce wyjeżdżać i wydawać paszportu. Skąd? Ze służby bezpieczeństwa. Z jednej komórki służby bezpieczeństwa do drugiej. Ponieważ te wszystkie akta były mocno przetrzebione, historycy musieli szukać innych dokumentów, które dotyczyły księdza, które były wykorzystywane. Jakich? Po prostu szukano, czasem troszeczkę na oślep, akt tajnych współpracowników, którzy byli w otoczeniu księdza Popiełuszki. Tutaj akurat mamy jeden donos spisany przez oficera prowadzącego niejakiego tajnego współpracownika pseudonim Jankowski, czyli przez oficerem prowadzącym był Pietruszka. To był Michał Czajkowski, ksiądz Michał Czajkowski. Donos mówi, że odwiedził Popiełuszkę zgodnie z zadaniem. Czyli krótko mówiąc, wcześniej Pietruszka zlecił księdzu Czajkowskiemu odwiedzenie księdza Popiełuszki.
No i następnie na spotkaniu Czajkowski podyktował to, czego się dowiedział właśnie Pietruszce. Warte podkreślenia taki komentarz własny księdza Czajkowskiego, któremu on w wywiadzie dla Piotra Litki już niedawno zaprzeczył. Jestem zdania, że ksiądz Popiełuszko, bo Pietruszka nie bardzo umiał po polsku i zapisał Popiełuszko przez U, to typ mitomana, widzącego więcej w wyobraźni niż w rzeczywistości. Jego konspiracja dowartościowuje jakiś manieryzm, który zawsze reprezentował. To jest oczywiście zdanie, którego ksiądz Czajkowski się teraz wypiera, no ale Pietruszka jego chyba sam nie wymyślił, bo to zbyt skomplikowane wyrazy typu manieryzm i tak dalej. Nie przeceniajmy umiejętności językowych Ubeków. Ten dokument jest opublikowany. Podobnie, proszę Państwa, mamy dokumentację oficjalną, takie jak na przykład decyzję o powołaniu sztabu do zapanowania nad sytuacją w kraju po uprowadzeniu księdza Popiełuszki, czy na przykład typowy seryjny dokument, czyli raport z tego, co się działo. Codziennie MSW dostarczało taki raport, co się w kraju dzieje, na biurko ministra i kilku innych ważnych towarzyszy. To jest jeden z nich dotyczący przebiegu procesu. Wywiad, również też nad tym pracował, wywiad Służby Bezpieczeństwa. To jest, jak widać, kilkustronicowa instrukcja do tego, jak podchodzić do sytuacji wobec po śmierci, po procesie sprawców, morderców księdza Popiełuszki, wobec źródeł na Zachodzie. Można powiedzieć, że epilog. Owa ubecka kopia akt prokuratorskich dotyczących uprowadzenia i mordu. Tom pierwszy, w którym znajdują się protokoły autopsji, protokoły odględzin różnych eksperymentów śledczych. No, na przykład są tu zdjęcia tych przedmiotów, które znaleziono podczas sekcji czy fragmentu sutanny. Liczne inne, bardziej drastyczne, to ja opuściłem. Protokół, przy którym były fotografie pokazujące, jak Chmielewski pokazuje, w którym miejscu wyrzucono ciało księdza do Zalewu Wiślanego przy Tamie we Włocławku. Czy protokół konfrontacji, na którym robiono zdjęcia porywaczom i mordercom i kazano Chrostowskiemu ich rozpoznawać. Na dole widać zdjęcie, na którym z numerem drugim, czyli drugi od lewej, stoi Pękala, którego Chrostowski poznał. Natomiast u góry widzimy w mundurach najwyższy jest Chmielewski, którego Chrostowski poznał po głosie, tak samo jak i na górnym zdjęciu stojącego w tym pasiastym swetrze Piotrowskiego. Też poznał go najpierw po głosie, wahał się przy okazaniu, ale po głosie poznał go bez pudła. Tak samo jak i Chmielewskiego. Z innych rzeczy. Szukamy także i w innych archiwach. To jest akurat jeden z pierwszych dokumentów steczki prowadzonej przez Stasi, przez Policję Bezpieczeństwa NRD, z telegramem, w którym Kiszczak prosi, żeby służby bezpieczeństwa krajów socjalistycznych przekazały to, co im wiadomo o Piotrowskim i czy przypadkiem nie był zachodnim szpiegiem. Telegram jest po rosyjsku, bo to był, że tak powiem, lingua franca służb bezpieczeństwa bloku sowieckiego. Tymczasem w Warszawie funkcjonowała też rezydentura Stasi, która od 80 roku traktowała Polskę jako obszar wrogi i dlatego zajmowała się nie tym, do czego ją powołano oficjalnie, czyli pilnowaniem NRD-owców w Polsce, ale także de facto prowadziła wywiad. No więc, jakby to powiedzieć, Stasi spodziewała się, że śmierć księdza Popiełuszki wywoła poważny kryzys i bardzo szczegółowo meldowała o sprawie, powiedzmy, no właściwie prawie codziennie. Nie wiedzieli tak naprawdę, kim był ksiądz i dlatego pierwszemu meldunkowi towarzyszył taki skrócony jego biogram. Już 26 października Stasi zameldowała, że sprawcą jest Piotrowski, że to ustalono. Oni mieli źródła wewnątrz MSW i kontaktowali się niemalże na stopie oficjalnej, więc tę informację ustalili dość szybko i przekazali ją natychmiast do Berlina.
Tutaj jest taka krótka informacja o tym, że uzyskano informację o tym, że Kiszczak spotkał się z Jaruzelskim po to, żeby ustalić linię w sprawie, no i pada zdanie: cokolwiek zrobimy, partia musi pozostać czysta. Odpowiedzialność bierze MSW. W dniu pogrzebu zatrzymano szefa Wydziału Kościelnego w Stołecznym Urzędzie Spraw Wewnętrznych, pułkownika Wolskiego, co wprowadziło pewien zamęt w tym wydziale, bo to właśnie ten wydział zajmował się zabezpieczaniem, jak to oni nazywali, czyli obserwacją pogrzebu. O tym też w osobnym meldunku natychmiast melduje operatyw Grupy Warszał, czyli ta rezydentura Stasi, a o samym przebiegu pogrzebu meldowano co godzinę. W kolejnych meldunkach. Parę dni później taki zbiorczy raport przesłano, w którym między innymi wielostronicowy oczywiście, na samym początku stwierdzono, że co prawda władze oceniały liczebność uczestników pogrzebu na 100 tysięcy, ale w ocenie samej rezydentury było to wielokrotnie więcej. Prawdopodobnie około miliona. Również przesyłano taką ocenę tego, jak wyglądał proces. Głównie podkreślano, że tak powiem, antykościelne wypowiedzi Piotrowskiego, ale nie tylko. I w tym również ujęto parę takich informacji, których nigdzie indziej nie znajdziemy, chociaż wiemy o tym, że takie rzeczy się wydarzyły choćby z relacji Krzysztofa Piesiewicza. Tutaj mamy informację o tym, że minister Kiszczak oraz dwóch wysokich oficerów kontaktów, którzy byli kontaktami Stasi, byli w bezpośrednim połączeniu z salą sądową. Drugi wysoki oficer z warszawskiej bezpieki wyraził się wobec Stasi, że tego typu akcja jak ta, której dokonał Piotrowski, nie mogła obyć się bez wiedzy Płatonia i Ciastka. To jest informacja z roku 85, która wyciekła poza resort na zasadzie, można powiedzieć, poufności między służbami. Dobrze. Co z tego można zobaczyć? Jeżeli Państwo chcą, to można sobie sfotografować, bo odpisywanie linku może być kłopotliwe. Opublikowaliśmy dwa tomy dokumentów, które Służba Bezpieczeństwa gromadziła odnośnie księdza Popiełuszki. Pierwszy tom dotyczy tak naprawdę wszystkiego, co miało miejsce przed porwaniem i mordem. To są dokumenty, wyłącznie dokumenty. Tu jest przykładowy akurat ten donos TW Jankowskiego z tym dość obrzydliwym zdaniem o mitomanii. Drugi tom dotyczy śledztwa w sprawie porwania i mordu. Opiera się głównie na tych dokumentach zachowanych w Warszawie. Nie na śledztwie prokuratorskim, którego akta są zachowane w Bydgoszczy. Można to ściągnąć z internetu. Obydwie książki są w całości dostępne. Także jeśli ktoś z Państwa sfotografuje QR code, to może sobie zrobić to nawet w tej chwili. W kwietniu 2004 roku wyszedł numer monograficzny biuletynu. On również jest do ściągnięcia w całości. Prowadzimy też portale w internecie. Portal Ksiądz Jerzy Popiełuszko to jest portal założony i prowadzony przez Biuro Edukacji Publicznej, a teraz Biuro Badań Historycznych. Tam można znaleźć właściwie wszystko, co można znaleźć na jego temat spośród dokumentów. Nie tylko dokumenty z tego, co jest w archiwum IPN-u, ale również fotografie, artykuły krótkie o życiorysie, także nagrania jego kazań. Jest też coś takiego jak mapa pamięci, można poznajdować miejsca, gdzie ksiądz Jerzy był bądź z którymi był związany. Artykuł o inwigilacji i również całość akt dotyczących prowokacji na Chłodnej są na tej stronie dostępne i do ściągnięcia. Wszystkie kazania, nagrania kazań również. Rękopisy własnoręczne księdza Popiełuszki, to jest akurat na barburkę kazanie. Fotografie. To akurat jest taka mniej znana fotografia z wojska, gdzie jak widać ksiądz to jest pierwszy po prawej, ten z tym karabinem szturmowym w ręku.
także różnego rodzaju dokumenty, te, które są w IPN-ie, również zostały tam umieszczone do ściągnięcia w postaci PDF-a. Mamy też osobny portal o trzeciej pielgrzymce papieża Jana Pawła w 1987 roku i tam są różnego rodzaju drobniejsze dokumenty dotyczące księdza Popiełuszki. To jest, można powiedzieć, nasza nowość. Dokumenty wywiadu, ale nie tylko. Fotografie w większości z darów prywatnych. Jedna z, no, dość znane ujęcie z papieżem, gdy modlił się u grobu.